Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Kontrolowana. Dzień dobry. Dzień dobry. Włodzimierz Czarzasty to przywódca na ciężkie czasy dla SLD? Tak sądzę. Tak sądzę. To był trudny kongres. Były dwie przyzwoite propozycje, dwie poważne prezentacje. Czarzasty i Wenderlich. Czarzasty, Włodek Czarzasty i Jurek Wenderlich. Ale to były też dwa różne sposoby pojmowania roli lewicy dzisiaj w Polsce i dwie różne wrażliwości. O, no wybraliśmy ten twardszy. Aż dwa różne. Tak. No, to co oznacza wybór Włodzimierza Czarzastego? To będzie kontynuacja polityki Leszka Millera, czy będzie ta rewolucja? Czuję w tym pytaniu taki niezbyt dla Leszka Millera korzystny żadnego podtekstu nie ma. Czy to będzie kontynuacja tego, co do tej pory robiła SLD, czy będzie jakaś wyraźna zmiana? Musi dokonać zmiany. Jak wiadomo, ten ostatni okres dla partii nie był przyjemny. Wyborcy pokazali nam w wielu miejscach czerwoną kartkę. Akurat Jurek Wenderlich w Toruniu te wybory wygrał. Wygrał z kandydatami PiS-u, wygrał z kandydatami Platformy. Miał świetny wynik. Miał świetny wynik. Natomiast to jest taki czas, że SLD musi mieć silnego przywódcę, silny emblemat. Człowieka, który będzie w stanie wytrzymać ataki, wytrzymać udział w wielkiej publicznej debacie, znosić też czasami niezasłużone szykany publicystów i wyprowadzić SLD z rejonu, w którym się znalazł. No, jaki ma pomysł Włodzimierz Czarzasty na SLD? W naszej ocenie Włodek Czarzasty rekomenduje się przede wszystkim siłą charakteru, osiągnięciami zawodowymi, przygotowaniem intelektualnym i olbrzymią wiarą w to, co robi. I na tym tle wypadł bardziej przekonywujący od Jurka Wenderlicha, który proponował i rekomendował lewicę dialogu, lewicę kompromisu. Otóż w naszej ocenie ta lewica dialogu i lewica kompromisu zamieniła się w którymś momencie w taki kondukt błąkający się trochę po peryferiach polskiej polityki. Zresztą sam Leszek Miller ostatnio przyznaje, że niektóre decyzje, zwłaszcza dotyczące kompromisów podejmowanych na forum Sejmu, były błędne, niewłaściwe i w jakiś sposób żerowały politykę Platformy. Czy to dlatego, mówi Włodzimierz Czarzasty, że tam, gdzie będzie chodziło o obronę praw obywatelskich, nie będzie mnie interesowało, kto to organizuje, tam lewica musi być? Lewica powinna być wszędzie tam, gdzie jest słabe przęsło w konstrukcji społecznej. Tych słabych przęseł w polskiej konstrukcji społecznej jest bardzo dużo. Część tych przęseł zagospodarowało Prawo i Sprawiedliwość, podjęło problematykę społeczną dość intensywnie. No w tej chwili ma jakby zadyszkę. Realizacja tych zobowiązań zaczyna napotykać na wewnętrzne problemy. Natomiast pozostaje część uprawnień obywatelskich, tych uprawnień, które stanowią o istocie i sprawności polskiej demokracji. Uprawnienia obywateli zapisane w rozdziale drugim Konstytucji, w mojej ocenie, to jest to, o czym Sojusz Lewicy Demokratycznej pod kierunkiem Włodka Czarzastego będzie się zajmował. Tych uprawnień wiele poprzednich ekip nie traktowało poważnie. Nam zależy na tym, żeby społeczeństwo polskie nie było skazane tylko na wybór między Platformą i PiS-em, żeby potrafiło w tym dość śmiertelnym uścisku dwóch bardzo mocnych prawicowych partii odnaleźć naszą propozycję. Ja powtórzę te słowa Włodzimierza Czarzastego, nowego szefa SLD, że tam, gdzie będzie chodziło o obronę praw obywatelskich, nie będzie mnie interesowało, kto to organizuje, tam lewica musi być. Czy to oznacza, że politycy lewicy będą teraz uczestniczyli w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji? Znaczy, w naszej opinii Komitet Obrony Demokracji to jest społeczne ramię Platformy Obywatelskiej. To jest wehikuł, który ma umożliwić Platformie odzyskanie pewnego powabu społecznego, który Platforma utraciła. Jest on zdominowany politycznie, jest wykorzystywany politycznie? Znaczy jest zdominowany politycznie i jest wykorzystywany politycznie. No w tym nie ma nic złego. Na tym polega otwarta gra o serca i umysły Polaków. To może zadam inne pytanie. To może został zorganizowany przez Platformę Obywatelską? Nie posunąłbym się do tak daleko idących sugestii, ale widzę niezwykłą przymilność polityków Platformy, także na Pomorzu.
do uczestnictwa w marszach i manifestacjach KOD-u. No dość paradoksalnie w tych manifestacjach uczestniczy też prezydent Gdańska, który w 2005 roku zakazywał manifestacji, którą organizowała kampania przeciw homofobii. Wtedy demonstracja temu nie odpowiadała, więc mamy do czynienia ze swoistym wykorzystywaniem nowego wehikułu przez partię, która utraciła władzę w Polsce i ma pewien problem, żeby się z tym pogodzić. W Polsce nie wydarzyło się nic takiego, co naruszałoby prawa i wolności obywateli do tej pory. Mhm. Przypomnę, że w czasie rządów Platformy Obywatelskiej zarejestrowano ponad 2 miliony operacji inwigilujących, podsłuchowych obywateli, więc Platforma miała dość czasu, żeby przygotować własny projekt wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Tego nie zrobiła. Jeżeli Włodek Czarzasty mówi tak, my jako Lewica będziemy stali na straży uprawnień obywateli, na straży demokracji, to myśli także w kategoriach rozdziału drugiego Konstytucji. Myśli o tych zadaniach socjalnych, które są traktowane przez część polityków jako postulat do wykonania dla państwa, a nie jako prawa podstawowe, bowiem stało się jakąś złą manierą polskiej polityki, polskiej sceny publicznej, że prawa podstawowe, czyli uprawnienia władcze zapisane w Konstytucji, są traktowane jako nakaz i cnota, natomiast te zadania, które państwo ma wypełniać wobec swoich obywateli, są traktowane jako postulaty socjalne. Otóż na takie myślenie o polskiej rzeczywistości w sytuacji, w której... Ale kto tak traktuje? Tak traktowała ekipa, która przez 8 lat zarządzała Polską. To nie jest przypadek, że nastąpiła tak głęboka, tak radykalna zmiana w Polsce. Ta zmiana została wywołana obstrukcją koalicji PO-PSL wobec obywateli słabszych, obywateli, którzy nie byli w stanie, czy nie znajdowali się w polu zainteresowania widzenia neoliberalnego dogmatu, który opanował polskie serca i umysły. Czy to jest jeden z powodów, dla których tak głośno nie krytykujecie zmian w Trybunale Konstytucyjnym? Myślę o tych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które właśnie, tak używając pana słów, utrzymywały tę Polskę liberalną, a mniej zwracały uwagę na Polskę solidarną. Na prawa Polaków, tak? No, Leszek Miller przyznał się do swoistego handlu, który uprawiał z Platformą Obywatelską w sprawie jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego i być może ten grzech popełniony na finiszu poprzedniej kadencji parlamentu obciąża trochę naszą energię w debacie publicznej. Nie mam poczucia zagrożenia, nie mam przekonania, że ten spór prawniczy rzutuje w istocie bardzo na życie Polaków. On się toczy, jest wyolbrzymiany, jest raczej sporem elit, a nie problemem społeczeństwa. Mhm. W dzisiejszym Dzienniku Bałtyckim Joanna Senyszyn, wiceprzewodnicząca SLD, która nie została wybrana, bo też kandydowała, mówi, że trzeba usytuować się na lewicy, bo w centrum nie ma już miejsca. To mowa o miejscu SLD. Lewica? Zdecydowanie lewica, tylko jaka lewica? Profesor Senyszyn ma rację. Otóż ja mam takie przeświadczenie, wielokrotnie też o tym mówiłem w radiu, że Sojusz Lewicy Demokratycznej przez ostatnie lata w sposób nieuprawniony, a też niezgodny z misją Partii Socjaldemokratycznej jednak żyrował politykę Platformy Obywatelskiej i w jakiś zwasalizowany sposób część polityków żyła iluzją, podtrzymywała iluzję, że będzie być może przyszłym koalicjantem Platformy. Dochodziło do sytuacji, uważam, kontrproduktywnych. Myśmy wielokrotnie krytykowali bardziej Prawo i Sprawiedliwość niż rządzącą partię, więc opozycja, która krytykuje inną partię opozycyjną, staje się mało czytelna, mało przydatna. Czy jest miejsce w Polsce dla silnej socjaldemokratycznej orientacji? Dużo zależy od tego, czy nasze przekonania będą konsekwentnie reprezentowane. Włodek powiedział wyraźnie na kongresie, że nie będzie tolerował sytuacji, w której każdy z wiceprzewodniczących będzie mówił codziennie innym głosem. To znaczy brakowało też w ostatnich miesiącach, a może nawet latach, spójności przekazu. Ta lewicowość była pojmowana dość koniunkturalnie i ten koniunkturalizm SLD, niezależnie od błędów w kampanii wyboru pani Ogórek,
pozbawił nas reprezentacji w parlamencie, mimo nie najgorszego wyniku. Także zgadzam się z profesor Seneszyn, że albo odnajdziemy się po lewej stronie. Ja tylko słuchaczom powiem, że ilekroć nasz gość Marek Formela mówi Włodek, to ma na myśli Włodzimierza Czarzastego, nowego przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Grzegorz Schetyna, no dziś zostanie potwierdzony to, że jest szefem Platformy Obywatelskiej. Mówi, że jego partia, że Platforma musi wrócić do korzeni, do rozmowy z Kościołem. To może oznaczać, że pojawia się miejsce na lewicy, właśnie miejsce zbudowane na konfrontacyjnej ewentualnie polityce z Kościołem. Wchodzicie w to miejsce? Ja nie wyczuwam takiego głębokiego przekonania, że tożsamość polskiej socjaldemokracji trzeba budować na konflikcie z Kościołem, stałym i permanentnym konflikcie z Kościołem. Oczywiście ten dyskurs prowadzony w obrębie wykładni konstytucyjnej, która mówi o autonomii i niezależności i Kościoła, i państwa wobec siebie, w obrębie swoich domen, jest twardą przesłanką funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To, czy Grzegorz Schetyna dokona zwrotu bardziej na prawo, jeszcze bardziej na prawo, czy chce wrócić do źródeł, to jest wiadomość, która SLD bardzo cieszy, bo powrót do źródeł, do tego neoliberalnego szaleństwa stworzył w sposób naturalny miejsce dla gromady socjaldemokratów, która jest, jak się okazało, dość liczna, dość żywa i bardzo zainteresowana przyszłością tej partii, daleko bardziej niż Platforma, która dokonuje wyboru spośród jednego kandydata na funkcję przewodniczącego. To też świadczy o temperaturze i emocjach wewnątrz tej formacji. Mhm. I jeszcze sprawa wydaje się być socjalna. Solidarność chce, aby w niedzielę obowiązywał zakaz handlu. Co pan na to? Nie tylko Solidarność chce, żeby w niedzielę obowiązywał zakaz Solidarność handlu. Solidarność pisze projekt ustawy i ten projekt ustawy także, ma być wniesiony do Sejmu. Pomorskie Forum Kupców w ramach dyskusji nad opodatkowaniem handlu podatkiem obrotowym zarekomendowało rozważenie takiego projektu. No dzisiaj pomorscy kupcy, a myślę, że i w Polsce kupcy są bardzo rozczarowani propozycją, którą Paweł Szałamacha, minister finansów, skierował o podatkowaniach hipermarketów. Ten podatek jest siedmiokrotnie wyższy niż na Węgrzech. Przypomnę, na Węgrzech wynosi 0,1%, a u nas wynosić ma 0,7%. Mniej więcej oznacza on, że sklepy, praktycznie wszystkie sklepy, małe sieci rodzinne wpadają w pułapkę tego opodatkowania. Na miejscu Prawa i Sprawiedliwości zastanowiłbym się, czy nie jest to cios wymierzony bezpośrednio we własny elektorat. Tym bardziej, że to właśnie sklepy rodzinne, które będą funkcjonowały w soboty, w niedzielę, w dni ustawowo wolne od pracy, zostaną obciążone najwyższą stawką podatku, 1,9%. I to jest podatek, który duży hipermarket wytrzyma. Natomiast mały sklep w Sierakowicach, o których ostatnio jest głośno, może mieć problem. Więc to są takie obszary, które się pojawiają i polityka lewicowa, polityka, którą Sojusz Lewicy Demokratycznej zamierza prowadzić, no, musi tego typu problemy wykorzystywać, musi przedkładać własne propozycje. Jesteście za tym, żeby handel w niedzielę zakazać? Ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby handel w niedzielę, w wielu krajach Europy on jest wyłączony i nie ma żadnego powodu, żeby także w Polsce nie skorzystać z rozwiązań europejskich. No, uprawnienia Polaków, uprawnienia pracownicze zapisane w Konstytucji w Polsce nie są respektowane. Pogłębia się rozwarstwienie. Badania NBP-u pokazują, że 10% polskiego zasobu majątku rodzinnego znajduje się w rękach 37% rodzin, a 1% w rękach 20% najuboższych. Także rozwarstwienie majątkowe, które w przypadku dochodów wynosi 30 parę procent, w przypadku majątku wynosi 58%. Dziedziczymy biedę, nikt o tym nie chce dyskutować i myślę, że tutaj się pojawia dla SLD olbrzymie pole do dyskusji, także ono dotyczyć może kształtu i ustroju samorządu, ograniczenia kadencji,
dewastacji demokracji lokalnej w wymiarze nam najbliższym. Musicie tylko odzyskać zaufanie wyborców. No niektóre badania, najważniejsze, że zakończyliśmy wewnętrzne procedury wyborcze i dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej przestaje skupiać się na sobie, zaczyna uczestniczyć pod nowym szyldem w debacie o przyszłości Polski. Szyld jeszcze stary chyba, nowy przywódca tylko. Pod nowym szyldem personalnym, a i Sojusz, i Lewica, i Demokracja to są przyzwoite zalęty do rozmowy ze społeczeństwem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontra Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.